Cześć! Może dzisiaj przepis nie jest typowo świąteczny, ale zdobienia przy tym jest tak dużo, jak co najmniej przy pierniczkach. Ale warto i dla smaku, i dla śmiechu. A dzisiaj przygotuję cupcake'i tęczowy kot. Czyli pędzący szczęśliwy kot po niebie z tęczą. Kiedy pierwszy raz zobaczyłam ten film, na którym właśnie leci taka charakterystyczna muzyczka z takim kotem kolorowym, no też się popłakałam ze śmiechu, więc wśród babeczek nie może zabraknąć też właśnie tęczowego kota. No to do dzieła. Na początku przygotowuję lukier. To jest klasyczny lukier do zdobienia cupcake. I teraz przekładam do miseczek po łyżce lukru i barwię na wszystkie kolory tęczy, czyli biorę kolor czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, a także fioletowy. Tak jak wiecie, nie trzeba mieć wszystkich barwników, wystarczą te podstawowe. Pomarańczowy kolor uzyskacie mieszając żółty z czerwonym, zielony, niebieski z żółtym, a fioletowy to jest po prostu niebieski z dodatkiem czerwonego. I tak wymieszane lukry przekładam do takich woreczków strunowych. Na końcu każdego woreczka robię malutkie nacięcie na rogu. Robię też lukier szary. Do zrobienia lukru szarego możecie użyć po prostu odrobinę barwnika niebieskiego albo jeżeli macie troszeczkę barwnika czarnego lub srebrnego. I jeszcze robię lukier blado-różowy. Dużo tych lukrów i strasznie dużo schodzi czasu na ich barwienie, ale potem frajda przy dekorowaniu jest naprawdę spora. Przygotowuję też lukier w kolorze granatowego nieba, a także z lukru plastycznego wycinam takie małe kwadraciki. I jeszcze oczywiście pamiętajcie, by przygotować sobie odrobinę takiego lukru. To już jest po prostu kropelka wody, jedna druga łyżeczki cukru, pudru i czarny barwnik. Tym będę malować oczka i uśmiech naszego tęczowego kota. Składniki przygotowane, zobaczcie, tych kolorowych lukrów jest tutaj naprawdę dużo. To teraz dekoruję. Najpierw na babeczkę tęczową w środku. Przepis na tęczowe babeczki znajdziecie u nas na stronie i na kanale. No i najpierw na tą tęczową babeczkę nakładam niebieski, ten najciemniejszy niebieski lukier. Ta warstwa lukru nie musi być gruba. Chodzi o to, żeby nie prześwitywała spod spodu babeczka. Teraz na to kładę ten prostokącik z lukru plastycznego, mniej więcej tak po środku. Za pomocą szarego lukru, tego maślanego, rysuję kółeczko, tak żeby nachodziło trochę na mój różowy prostokąt. To będzie łebek mojego kota. I od razu dorysowuję mu uszka. Teraz dorysowuję mu nóżki. Dwie przednie, a także dwie tylnie. Za to ogonek dorysuję, jak już narysuję tęczę. No i teraz czas na tęczę, czyli szalejemy. Najpierw robię czerwony pasek. Za czerwonym pomarańczowy. Żółty, zielony, teraz niebieski. Ten mój niebieski jest troszeczkę jaśniejszy niż tło. I jeszcze fioletowy. Teraz na tęczy dorabiam ogonek kota. No i zostało mi już tylko drobienie policzków, pysiów kota na jego pyszczku. Za pomocą takiego blado-różowego lukru robię takie dwie kropeczki. No i jeszcze oczka. Oczka i uśmiech dorysowuję czarnym lukrem, pomagając sobie pędzelkiem, aby był jak najbardziej precyzyjny. Jeżeli nie macie pędzelka, może być wykałaczka. Tęczowy kot jest gotowy. Mam nadzieję, że taka dekoracja babeczek Wam się podoba. Czekam, jak zawsze, na Wasze komentarze. Ja mam tutaj całe stado tęczowych kotów. Czekam, jak zawsze, na Wasze komentarze. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa! A i oczywiście, żeby nie było w przekroju, też jest bardzo tęczowy i bardzo smaczny.